tvpodkarpacie.pl. Cały czas głośno o zlikwidowanych na początku 2015 roku kolejowych połączeniach regionalnych, m.in. na trasie Zagórz-Jasło. Wśród argumentów władz województwa odpowiedzialnych za funkcjonowanie kolei na Podkarpaciu dominuje ten dotyczący zmniejszenia subwencji ogólnej, czyli tzw. janosikowego. Podczas czwartej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego głos w tej sprawie zabrała posłanka Krystyna Skowrońska, senator Andrzej Matusiewicz oraz marszałek Władysław Ortyl. Swoje stanowisko przedstawiła również radna Teresa Kubas-Hul. Wielokrotnie tu na tej sali, ale także w przestrzeni medialnej ze strony władz województwa podkarpackiego przekazywana była nieprawdziwa informacja dotycząca subwencji dla województwa podkarpackiego. Dotyczy to tak zwanego janosikowego. Wielokrotnie na tej sali również rozmawialiśmy o tym problemie. Rozmawialiśmy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał potrzebę nowelizacji ustawy. Wskazał potrzebę nowelizacji ustawy w sposób taki i wskazał również kierunek tej nowelizacji. Gdyby nowelizacji nie przeprowadzono, bylibyśmy po 18 miesiącach od terminu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a zatem w czwartym kwartale roku 2015 bez żadnej subwencji. Trzeba powiedzieć, tej subwencji regionalnej województwo podkarpackie by nie otrzymało. Wielokrotnie prosiłam również pana przewodniczącego sejmiku ówczesnego, pana marszałka, o to, aby w tej debacie, czy w tej dyskusji, w tych uzgodnieniach uczestniczyli. To już dzisiaj historia. Uchwalono w październiku 2014 roku ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ale i po tym terminie wielokrotnie marszałek województwa podkarpackiego zabierał głos, wskazując, że województwo podkarpackie traci. Tak, różnica w wyliczeniu pomiędzy kwotą przekazaną dla województwa w roku 2014 i w roku 2015 jest różna. Niemniej jednak jest to identyczna kwota jak kwota obowiązujących poprzednio w przepisach ustawowych. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu po bardzo niezdecydowanych głosach na terenie województwa, ile to województwo traci, prosiłam ministra finansów o udzielenie odpowiedzi marszałkowi województwa w tej sprawie. Mam nadzieję, że pismo pan marszałek otrzymał. Ja takie pismo datowane na 7 stycznia bieżącego roku otrzymałam od minister finansów, pani minister Hanny Majszczyk, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialni za budżet. Pani minister w piśmie tym chcę objaśnić państwu radnym. Pani minister wskazuje, iż po pierwsze wyliczenie według starych przepisów i według przyjętej nowelizacji ustawy z 23 października 2014 roku kwota, jaką otrzyma łącznie w części wyrównawczej, części regionalnej, wynosiłaby według przepisów starej ustawy 214 436 000 zł. Według nowego rozwiązania województwo otrzymuje taką samą kwotę, z tym, że część regionalna jest niższa, bo wynosi 75 625 zł, ale wyrównanie w tym zakresie dla województwa to dotacja celowa w kwocie 19 506 000 zł. A zatem według tego wskaźnika, tego sposobu wyliczenia, według starych i nowych przepisów ustawowych, kwota dla województwa jest identyczna. Minister finansów, mam nadzieję, że taką informacją pan marszałek województwa podzielił się z zarówno prezydium sejmiku, jak i z państwem radnych, wynika między innymi ze wskaźnika dochodów na jednego mieszkańca, a ten wskaźnik dochodów wzrósł, zmienił się. Dlatego, że w roku 2013, który jest podstawą do wyliczenia, wynosi ten wskaźnik 72,6
16 groszy i to jest różnica pomiędzy wyliczeniem tej podstawy. A zatem różnice w wyliczeniu dochodów dają bezpośrednie według wzoru przełożenie na wyliczenie tego wskaźnika. Mieliśmy również do czynienia ze zmianami w zakresie subwencji, którą otrzymywało łączną województwo podkarpackie, bo przypomnę, że w roku 2010 ta subwencja łączna wynosiła 281 milionów złotych, w roku 2011 241, w roku 2013 228, bo ona wzrosła do 261 milionów w roku 2014. Ale kryteria i sposób wyliczania tej subwencji nie zmieniły się w tym czasie. A zatem chciałabym poprosić przewodniczącego i poinformować Państwa radnych, że informacja, którą przekazuje marszałek województwa, jakoby w sposób niekorzystny nastąpiły rozwiązania przyjęte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest nieprawdziwa. Te dane, po prostu ta kwota, która jest przeznaczona, wynika z sytuacji, jaka jest w województwie. A zatem wszystkie województwa naliczają każdego roku, województwo nalicza w innym sposób tą subwencję. Chcę również poinformować Państwa radnych o tym, że uwagi związane między innymi z przeznaczeniem tej dotacji, która miała być przeznaczona pierwotnie jedynie na inwestycje. Ta dotacja ma rozszerzony zakres działania i przeznaczona jest również na utrzymanie dróg. A zatem myślę, że to rozwiązanie konieczne w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego do wprowadzenia nie zmienia w stosunku do poprzednich wyliczeń nic. A zatem sposób planowania był znany w świetle obowiązujących przepisów prawa sprzed października 2014 roku, sprzed daty wyroku Trybunału Konstytucyjnego, również władzom województwa podkarpackiego. To jest dzisiejszy mój głos w dyskusji, ale chciałabym raz jeszcze podkreślić i prosić, żeby Pan Przewodniczący był strażnikiem wypowiedzi, które są wypowiedziami nieprawdziwymi, szczególnie w zakresie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazywanej subwencji. Moja informacja na temat subwencji regionalnej będzie odmienna od tej, która przedstawiła Pani poseł. Zacznę, proszę Państwa, od tego, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przepisów o subwencji regionalnej, którą niektórzy nazywają janosikowym, a jeszcze inni struzikowym, z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ale to tylko dlatego Trybunał stwierdził, że nie były ustalone czytelne kryteria, kiedy ta subwencja regionalna ma być przyznana. I w związku z tym nastąpiła nowelizacja tej ustawy, ustalono te kryteria. W wyniku tych nowych kryteriów, według oświadczenia Pani Minister Finansów, która w odpowiedzi na moje pytanie na Komisji Samorządu Terytorialnego, już po uchwaleniu przez Sejm, wyraźnie powiedziała, to Państwo możecie obejrzeć, bo jest retransmisja na stronach internetowych Senatu. Wyraźnie Pani Minister Finansów, podsekretarz tam dokładnie, Pani Hanna Majszczyk powiedziała, że województwo podkarpackie traci na tym 42 miliony złotych, Pani poseł, 42 miliony złotych i że ta kwota 42 milionów złotych ma być zrekompensowana w jakiejś części w dotacji przeznaczonej na budowę, przebudowę czy modernizację dróg wojewódzkich. I taka jest prawda, ale o tym już nie będzie decydował marszałek
nie będzie decydował zarząd województwa, tylko będzie decydować pani wojewoda podkarpacka. Więc to jest, proszę państwa, ograniczenie samorządu terytorialnego. Ten przepis można, w zakresie tej dotacji uważam, że może być również skutecznie zaskarżony skargą do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli tylko znajdzie się odpowiednia ilość posłów i senatorów z tego województwa czy z innych, żeby taką skargę konstytucyjną złożyć. Bo proszę państwa, to jest też konstytucyjna zasada ochrony praw samorządu terytorialnego, ochrony kompetencji. I jeszcze jedna ważna rzecz, że ta ustawa obowiązuje w zakresie subwencji regionalnej, będzie obowiązywać tylko na lata 2015-2016, a później ma być nowa, szeroka już nowelizacja przepisów w tym zakresie. Natomiast pani poseł, jeżeli chodzi o ustawę, o zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to przypomnę pani, że jest projekt obywatelski podpisany przez ponad 100 tysięcy osób uprawnionych do głosowania, który zainicjował Związek Miast Polskich, który wpłynął do Sejmu w roku 2012. W grudniu 2012 przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie, został skierowany do podkomisji i przez rok 2013, rok 2014 większość sejmowa nie doprowadziła do tego, żeby ten projekt był procedowany przez 2 lata. A przecież samorządy są zadłużone i potrzebna jest nowelizacja przepisów w zakresie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. A proszę państwa, w tym projekcie jest wzrost o kilka procent dochodów w partycypacji poszczególnych samorządów w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest nowy rodzaj podatku, opłata ekologiczna. Przede wszystkim to dotyczy gmin w naszym terenie, górskich, bieszczadzkich, gdzie są takie gminy, choćby Czarna czy Lutowiska, że 2/5 czy 3/5 obszaru gminy to park narodowy. One mają bardzo niskie dochody, budżety na poziomie 4-7 milionów złotych, 2-3 miliony subwencje oświatowe, z czego mają wziąć pieniądze na jakiekolwiek inwestycje. I w tym projekcie, proszę państwa, jest jeszcze możliwość partycypacji w podatku VAT-owskim, a przypomnę, że do tej pory cały VAT wpływa do budżetu państwa. Są kraje Unii Europejskiej, gdzie samorządy lokalne partycypują w podatku VAT-owskim. Jest tam drugie też rozwiązanie, druga alternatywa w tym projekcie, gdzie jest, proszę państwa, możliwość zwrotu podatku VAT-owskiego od wszelkich inwestycji gminnych. Do tej pory 23% jest odprowadzane do Urzędu Skarbowego. Te 23% by zostawało w budżecie danego samorządu, ale byłyby to już pieniądze tak zwane znaczone z przeznaczeniem na konkretne inwestycje komunalne. Więc ten projekt leży, pani poseł, i trzeba się po prostu postarać o to, żeby wreszcie doszło do drugiego czytania, bo się kadencja kończy. Tak się, proszę państwa, dba, tak dba większość rządowa w Sejmie o sprawy samorządu terytorialnego. To umieściliśmy w tym budżecie po stronie dochodów, jest zgodne z metryczką, którą otrzymaliśmy od Ministerstwa Finansów. I jednocześnie instytucja orzekająca w tej sprawie, że to jest poprawne, czyli RIO, nam w tym aspekcie uwagi nie zwracało. Natomiast parlamentarzyści, w tym parlamentarzystka ma prawo i możliwość interpretacji pewnych zjawisk informacji. Tutaj z nadinterpretacją taką mamy, także my się opieramy na tym, co orzeka instytucja, która się nazywa Regionalna Izba Obrachunkowa, i w tym względzie nam nie zwróciła uwagi. Jeszcze raz podkreślam, że mamy zaniżoną subwencję, zaniżone dochody, i tak powiedziałem, w tej sprawie przedłożę
do pana przewodniczącego oświadczenie, że nie kłamałem i że nie rozpowszechniam nieprawdziwych informacji, tak jak pani poseł mi zarzuciła. Bardzo źle się stało, że zarząd województwa podjął taką decyzję. Bardzo się dziwię, bo za tą część odpowiada wicemarszałek Wojciech Buczak, który do niedawna był szefem Związku Zawodowego Solidarność i wtedy, kiedy był po drugiej stronie, bardzo się troszczył o utrzymanie miejsc pracy, a teraz podejmuje decyzje, które likwidują miejsca pracy. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt, na który też chcę zwrócić uwagę, to jest to, że likwidując, ograniczając połączenia kolejowe w tamtej części województwa, ograniczamy dostępność komunikacyjną. Ale ograniczamy tą dostępność komunikacyjną nie tylko dla mieszkańców, ale również dla osób z zewnątrz, które chcą odwiedzić Bieszczady, tamtą część województwa. I to może spowodować, że ten region zacznie się zdecydowanie słabiej rozwijać. My cały czas słyszymy o zrównoważonym rozwoju województwa, zresztą w strategii rozwoju województwa to zostało zapisane. I teraz te działania wskazują na to, że zapisy strategii swoją drogą, a działania, które są podejmowane przez ten zarząd, przeczą temu, co zostało zapisane w tych dokumentach. W specjalnie przygotowanym przez marszałka oświadczeniu czytamy o różnicy względem 2014 roku wynoszącej blisko 60 milionów złotych. Mamy oczywiście problem z finansowaniem przewozów regionalnych pasażerskich. Taka jest sytuacja. Ogłosiliśmy przetarg. Kwota, która była przeznaczona na 12 miesięcy, niestety nie starczyła. Musieliśmy zmienić ilość pociągów, które kursują na trasach i zmieniliśmy tą ilość na tych trasach, które mają 5, 10, 15 pasażerów. Racjonalizujemy ten transport. Oczywiście ogłosiliśmy przetarg na 10 miesięcy. W trakcie roku będziemy szukali jeszcze środków na te 2 miesiące i także dostosowywali godziny odjazdu i oczywiście warunki, aby jak najwięcej pasażerów trafiło do transportu kolejowego. TV Podkarpacie.pl